Cześć kochani, jak nastroić ukulele? Także dobra, ukulele strojone jest w stroju, mianowicie w stroju C, jak to się też określa, albo C6, w zależności, no nie wiem, powiedzmy od gustów. W każdym razie tak, najgrubsza struna, jak mamy tak na kolankach, najgrubsza struna, najwyższa tutaj u nas, najwyżej, to jest G, później jest C, E, A. Czyli G, C, E, A. No i teraz tak, jak można by nastroić ukulele? Ja akurat mam nastrojone, więc jeżeli chcesz nastroić ukulele, to wystarczy, że sobie posłuchasz tego, to co teraz zagram, te dźwięki, można powiedzieć, takie wyjściowe i sobie po prostu do tych sobie dostrój. Także uwaga, najwyższa struna. Najwyższa w sensie najwyżej wysokościowo tutaj. Uwaga, to posłuchaj to i spróbuj dostroić swoją gitarę kluczem tutaj. Kręcić, przekręcać o powiedzmy, jak mamy jakieś kółko. Jak powiedzmy mamy takie coś, o to jest klucz. To nie przekręcamy, nie ciągniemy go, nie obracamy go po prostu do oporu, tylko małymi ruchami, tylko na przykład o tyle względem osi. Po trochę, nie żeby jakieś duże ruchy, o, tu mam kamerę, to jak mamy klucz, to po prostu po trochę przekręcamy. To jest bardzo ważne, żeby po trochę, żeby nie urwać. Czyli uwaga, zapodaję dźwięk G, czyli dźwięk tej struny, tej, jak sobie kładziemy na kolanku, to tej struny. Uwaga. Dobra, teraz druga od góry struna. Dobra, teraz trzecia od góry. Teraz najcieńsza, znaczy ta na samym dole. Uwaga. I sprawdźmy jeszcze wszystkie po kolei. Powinny brzmieć tak. Ty tu, ty tym. To jest czterodźwięk sekstowy, on właśnie w ten sposób brzmi, więc właściwie już sam w sobie, jak to zagramy, to już mamy akord, więc najprostszy akord to jest właśnie ten. Dobra, ale teraz tak. Kolejna opcja, którą możemy użyć, to jest stroik, taki tuner na klipsie. To jest jeden z takich, no one kosztują, nie wiem, 30 zł, 40 zł. To akurat mam firmy Jojo, są różne inne firmy. Na jakiej on zasadzie działa? On działa tak, albo wyłapuje falę przez to, że drga instrument, prawda? Zakładam go na instrument, na przykład tak jak tutaj mam, i po prostu wyłapuje falę. Albo można zrobić, akurat ten ma taką opcję, że można go zrobić jako mikrofon, że wyłapuje dźwięk, który jakby, można powiedzieć, słyszy. Ten stroik słyszy dźwięk. I teraz jak to wygląda? Uwaga, podpinam sobie to. Mam akurat użyty jako że wyłapuje dźwięk przez mikrofon wbudowany w tym stroiku. No i teraz jak on pokazuje, jak to teraz działa. O, ustawmy sobie ładnie do kamery. Czemu tak brzydko? O, i teraz tak. On działa na takiej zasadzie, że po prostu jeżeli dźwięk jest poprawny, to on po prostu
jest idealnie pionowo. Idealnie pionowo wskazówka jest, a tylko zaznacza się akurat w tym przypadku, w tym urządzeniu na kolor zielony, czyli że jest OK. I po prostu pionowo i pokazuje od razu dźwięk. Zauważ sobie, że mam tutaj dźwięk. Widać? Widać. Dźwięk G. Dobra. Teraz mam dźwięk C. Teraz E. Na przykład to E teraz nie chcę złapać. Czasem jest taki mankament tych urządzeń, że na przykład wpadają w rezonans pozostałe i na przykład on słyszy wszystkie cztery dźwięki, więc czasami warto zrobić tak, że po prostu stłumić pozostałe i teraz zobaczymy, co on teraz powie. Czy z nami będzie gadał? O, teraz jest E, więc zarąbiście. No troszkę skacze, bo tutaj ktoś wszedł i teraz chyba zagłuszę nam ten. Dobra, i najcieńsza strona E była druga, i teraz najcieńsza to jest A. Dobra, żeby tylko było widać teraz. No to coś tu rezonuje. O. Oczywiście to, pamiętaj o tym strojeniu, że po prostu przekręcać mało. Ja tu mam już nastrojoną tą ukulele, więc właściwie nie musiałem nic kręcić, ale jakbym kręcił, to bym po troszeczkę ją przekręcał. A ostatnia opcja to jest stroj, który jest w telefonach. Każdy sobie może ściągnąć bez problemu za darmo aplikację. Ja akurat używam najczęściej, to mam pokażę na telefonie. Mam problem z zainstalowaniem teraz go na tym telefonie, ale na tym, na którym nagrywam to używam. To jest takie ma logo A4. To się nazywa, to jest firma A4 Tune Labs. A4 Tune Labs. To może przy okazji innych filmów to akurat pokażę, jak on działa. On na bardzo podobnej zasadzie działa jak ten przypinany. Nie wiem, młoda się tutaj upomina. Chcesz ukulele, tak? Jeszcze nagrywamy. Za ile kończysz? Nie, ale nie przeszkadzaj, bo nagrywamy. I pożyczyłem twoje ukulele. Już mówiłem, że pożyczyłem od młodej ukulele. Ale poczekaj, ja tutaj jeszcze tylko chcę powiedzieć do końca o tym. Baj młoda. Także właśnie Jula, właścicielka ukulela tutaj. Ukulela się ten odzywa. Ale dobra, czyli w każdym razie trzecia opcja, znaczy czy jedna to jest taka właśnie, że mamy sobie od instrumentu, który już jest nastrojony, tak jak na przykład pokazywałem. Druga opcja, taki strojik na klipsie. Trzecia opcja to jest po prostu właśnie w telefonie można zainstalować. Strojków jest naprawdę mnóstwo. Ten A4 Tune Labs jest bardzo fajny według mnie, więc dobra. Nastrój sobie gitarę i... Znaczy gitarę. Nastrój sobie tą małą gitarkę, ukulele i czas nagranie. Także na razie, do zobaczenia.